www.e-kolo.pl. Oni tak słabo gotowi. Trochę lepiej. Ale na pewno gotowi? To możemy startować. Uwaga! Konkurencja numer 3. Wyścig mrówek. Start! Wystartowały pierwsze zmiany. W różnych szkołach wygląda to różnie. Czasami jest to dziewczynka, czasami jest to chłopiec na zmianie. To oczywiście nie ma znaczenia. Tak naprawdę to już trzeci taki event organizowany z okazji Dnia Dziecka, z okazji Dnia Sportu. Mundurowi dzieciom połączony z Miejskim Dniem Sportu i Dniem Dziecka. Cieszę się bardzo, że ta impreza już po raz kolejny doszła do skutku i w tym miejscu oczywiście bardzo chciałbym podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Kole, która w bardzo dużym stopniu zaangażowała się i jest z nami tutaj od 3 lat i zapewniła naszym tutaj dzieciom wiele atrakcji. Wiadomo, ukłony też w kierunku Urzędu Miasta w Kole, którzy również przyczynili się, że ta impreza może być na takim poziomie, na tak myślę, że wysokim poziomie. Wszystkie atrakcje, wszystkie rzeczy w dniu dzisiejszym dla dzieci są w formie bezpłatnej. Jak wyglądał program? Otóż zaczęliśmy o godzinie 9:00, o 9:00 zaczęliśmy turniejem przedszkolaki na sportowo, czyli turniej sportowy dla naszych kolskich przedszkolaczków. W turnieju udział wzięło 11 przedszkoli o godzinie 11:00, turniej 1001 dla pierwszych 1-3 szkół podstawowych. Mieliśmy w międzyczasie również sztafety dla klas 4-6 szkół podstawowych i 6-8, również ostatnia klasa gimnazjum, również sztafeta na bieżni tartanowej naszego obiektu. Oprócz tego mamy sporo atrakcji dla dzieci. Mamy grillowanie, mamy produkty mleczarskie, symulator zderzeń, jest wóz policyjny, motocykl, wóz strażacki, wojsko polskie, nadleśnictwo i jest też MOPiPR, który organizuje wiele atrakcji dla dzieci. Także tych atrakcji w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo. Nasze kolskie stowarzyszenia również przygotowały 8 konkurencji dla pozostałych dzieci, które biorą w nich udział i jest specjalny karnet, kiedy wszyscy te 8 konkurencji wykonają, na koniec biorą udział w losowaniu. Mamy tam około 150 nagrod dla dzieci, także każdy coś dla siebie znajdzie. No ja tutaj nie chcę wymieniać wszystkich, ale naprawdę chcę podziękować wszystkim kolskim stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, nauczycielom, sponsorom, którzy nas tutaj wspomagają co roku. Także wielkie, wielkie słowo dziękuję dla nich wszystkich, bo bez nich ta impreza na pewno nie miałaby tak wielkiego impetu.